Cześć, chcę do was dołączyć. Doskonale. Mam tu coś w sam raz dla ciebie. Kły z magicznej rudy. Najlepsza broń, jaką mam na składzie. O. Ile? 500 sztuk złota. Cholera. Nie mam tyle złota. Ty biedny frajerze. Masz coś jeszcze? No cóż, w takim wypadku... Zwykłe kły. 100 sztuk złota. Umowa stoi. Czas zapłaty. Ty, a nie miało być tak, że nie miało być aktualizacji już więcej? Raz, że nie miało być aktualizacji? To dwa, wychodzi aktualizacja i wychodzi jeszcze wtyczka do New Balance'u, która będzie dodawać właśnie nowe gildie. Omówimy sobie w dzisiejszym filmie. Ja już nie przedłużam i zapraszam was serdecznie do oglądania. Szaman. Nie no kurde, przecież to było. Może by tak... Skibidibi toilet, szlejący laserami i stawiający płotki? Nie, to w sumie nie pasuje do Gotika. Może by tak... Czudak, co robi mody i wtedy... Nie! No tak! Wampiry! Zacznijmy może od tego, że najpewniej niedługo po publikacji tego filmu pojawi się kolejny update, który jest oficjalnym i poza skryptami nie będzie wymagał od was niczego. Natomiast sama nowa gildia wraz z nową mapą pojawi się pod koniec sierpnia. Aby móc sobie to wszystko pobrać i dostać powiadomienie, gdy to wyjdzie, należy dołączyć do jednej z moich grup, czy to na Facebooku lub Discordzie, gdzie publikujemy dla was spolszczone wersje moda i jak najszybciej są oczywiście aktualne możliwe do pobrania. Linki jak zawsze w opisie. Co do przyszłego patcha, nie jest może on specjalnie gigantyczny, ale przynosi sporo ciekawych zmian. Jedną z takich ważniejszych jest to, że droga do Utrala, czyli wodza orkowego, zostanie otwarta w 5 rozdziale. Zostanie ona otwarta permanentnie, jeżeli nie wykonaliście nawet żadnego zadania dla reputacji. Jest to oczywiście ukłon w stronę osób, które mogły sobie w jakiś sposób zepsuć możliwość wykonywania ich, gdzie dzięki temu nie stracimy żadnych wątków głównych z moda. Jaskinia Próby Ognia została przebudowana od nowa. Sama lokacja ma być krótsza i mniejsza. Gdyby ktoś nie kojarzył, jest to miejsce, gdzie skaczemy po kamieniach, a wszędzie jest lawa. Bardzo długo czekałem na tę zmianę i super, że to miejsce zostaje zmienione. Zwiększony limit wzrostu siły Hubaxisa, czyli ten pet dla czarnego maga. Jest to z poziomu 60 na 75 i działa to tak, że wbijając kiedyś level 60 petowi, ten dostawał po tym levelu bardzo mało statystyk. Teraz lepsze skalowanie będzie dłuższe, co za tym idzie wzmocni go. Oraz dodano niewielki wzrost jego siły względem inteligencji naszej postaci. Jest to oczywisty boost względem demonologii, do której bardzo odstawał. Przy okazji została osłabiona też demonologia, a dokładniej arcydemony, które w końcowej fazie mogliśmy się nauczyć. Oprócz tego wchodzi masa fixów, ale te po prostu wrzucę do opisu, nie ma sensu się nad nimi rozwodzić. Patcha mamy już omówionego, jak powiedziałem, wszystko jeszcze będzie w opisie, taki dokładniejszy, również pojawią się na Discordzie. Jeżeli chodzi o niego, to on najprawdopodobniej pojawi się już dzisiaj. Może się lekko odsunąć, to wiadomo jak to jest. Natomiast sam patch, jeżeli chodzi o wtyczkę, już same gildie, przypominam, że on pojawi się później, bo pod koniec miesiąca. I lecimy dalej, teraz ze zmianami. W tle będą leciały teraz zdjęcia z nowej lokacji, jak i z prezentacji gildii. Ja z pozbieranych informacji postaram wam się opowiedzieć, co wnosi nowa frakcja. Jak już wcześniej powiedziałem, jest to wtyczka i będzie ją trzeba wrzucać już do zainstalowanej gry. Sam plugin nosi nazwę Droga Potępionych i sama gildia również będzie się tak nazywać, czyli Potępieni. Jest to coś w rodzaju wampira, gdyż jego umiejętności będą się do tego odnosić. Po dołączeniu do frakcji dostaniemy 3 możliwości rozwoju, które będą kierunkować w czym będziemy biegli. Klasycznie jest to wojownik, pod siłę i zarówno pod zręczność i tak uprzedzam duale również wchodzą tutaj w grę. Pięściarz, który ma wnieść nowe unikalne animacje, czyli takie nowe ataki. Mag krwi, który posługuje się nowym rodzajem zaklęć, czyli tak zwane channeling skille. Można to trochę porównać do pirokinezy z Gotika 1.
Otępieni nie będą mogli korzystać z innych pomniejszych subgildii, takich jak Mistrz Trucizn, Szaman oraz Druid. Jest to zrozumiałe z uwagi na ich oryginalny rozwój. Sama gildia mogłaby się w wielu przypadkach gryźć z ich umiejętnościami. Samą historię z wampirami będziemy mogli rozpocząć od nowo napotkanej osoby w Martwej Harpii, a dołączenie do gildii będzie się wiązać z mocnymi, jak i słabymi stronami naszej postaci. W ciągu dnia od 5 do 20 obrażenia zadawane przez bohatera są zmniejszone o 15%. Bohater otrzymuje podwójne obrażenia od ognia. Im większe pragnienie krwi pod względem czasu, tym większy procent redukcji naszych obrażeń, aż do minus 75% obrażeń. Jako wampir nie będzie dostępna dla nas magia światła, czyli światło, leczenie, zniszczenie nieumarłych itd. Co 50 wypitych kropli krwi dostaniemy 1 siły, 1 zręczności oraz 2 many. Tylko ludzka krew. Zerowa wytrzymałość nie dodaje nam żadnych negatywnych efektów. Picie ludzkiej krwi będzie wzmacniało niektóre nasze umiejętności. Sama frakcja ma posiadać swoje własne lore, jak i zadania. Niestety na ten moment nie posiadam informacji, czy sama gildia będzie interaktywna jak w przypadku zwiadowców czy łowców demonów. Ale ich wątek ma być podobnie długi, czyli zaczynamy w pierwszym rozdziale, a kończymy w czwartym. Siedziba wampirów będzie znajdować się na Skalnych Wzgórzach. Jest to nowa, odrębna lokacja i najpewniej drogę do niej będzie wskazywał nam nowy towarzysz napotkany w Martwej Harpii. No to tyle z dostępnych mi informacji na temat nowej frakcji, jak i patcha, który będzie za niedługo. Co myślicie? Czy gildia wam się podoba? Jak waszym okiem będzie to wyglądać? Oczywiście komentarze zostawiam dla was. Dziękuję serdecznie za oceny i widzimy się w następnych filmach. Na razie.